plecak spakowany, jest on ciężki, jest on upchany na maksa. Zaraz jadę na lotnisko, 5 dni Gruzja, jak widać nie potrzeba wiele, żeby się spakować. Jest telefon, dzwonimy do ekipy, jest paszport, są szczepienia, także wejdę bez problemu. No i co, po przygodę. Coś będzie nie tak, jeśli coś będzie tak, to też po prostu o tym głośno mówmy. Dobra? Modelki, tutaj dedykacja dla Artura Pasieki. Jeśli chcesz pozyskać klienta, weź przykład tutaj z Mateusza. Wizytówki, książki biznesowe wkładamy i może ktoś zainteresowany tematyką tutaj współpracy z Mateuszem nawiąże kontakt. No koniec. Kupione, kupione, moi drodzy. To nie jest taka pozycja jak 4-minutowy mentor, ale poczytamy, poczytamy. Do dobrej lektury, dobry alkohol. Johnny Walker, Got Label, widzę, że limitowana edycja. Przede wszystkim etykieta limitowana. Będziemy mieli okazję zasmakować tego cudownego alkoholu, a teraz idę po wodę. Na lotnisku Chopina nie tylko Straż Graniczna sprawdza paszporty, ale również są automatyczne bramki. Ja równo rok temu przez to właśnie nie poleciałem do Egiptu. Miałem lekko uszkodzony paszport i Straż Graniczna na lotnisku w Katowice, Pyrzowice mnie nie przepuściła, więc tutaj automatyczne bramki polecam. Damian Maciuszek. Lecimy Wizz Airem w jedną stronę. Koszt to jest 49 zł. Nie chciałbym, żeby was zmyliło to, że nie jest za dużo ludzi na lotnisku Chopina. Weszliśmy do strefy No Schengen, zeszliśmy również na dół, czyli tutaj mamy dosłownie 4 gate'y, tylko Kutaisi leci. Bardzo dużo Gruzinów, myślę, że mniej Polaków, ale podróżujcie, bo warto. To jest mój lot numer 89 w życiu, ale powiem wam jedno. Takiego widoczku jeszcze nigdy nie widziałem. Tak w cieniu około 30 stopni. Teraz jak słońce zaszło, no to około 5. Ostatni będą pierwszymi. Pierwsze pozytywne zaskoczenie, czyli lotnisko. Widać, że jest nowocześnie, zadbanie, więc zobaczymy, co nas czeka dalej. Jeśli chodzi o transport do Batumi, to jest 15 lari, czyli około 20 zł. Internet bez limitu na 5 dni kosztował mnie około 7 zł, więc na początku zapowiada się bardzo tanio. Jedziemy, jedziemy nad morze, jedziemy do Batumi. Jak tam ekipa? Jedziemy się kąpać. Jedziemy się kąpać, dokładnie, i pływać w deszczu. On mówi, no to za 20 was przewiozę, a gość wyglądał jak po prostu jakiś taki bandyta, co nie? Że jak idziemy z nim do tego auta, ja już myślę, że on gdzieś nas chce wywieźć. Taka akcja, wsiedliśmy do tego auta i nagle z 5 takich Greków podbija do tego auta i zaczyna walić szyby, co nie? On musiał wyjść i oni do niego się czepiają, że on im kradnie biznes. I to byli ci, to jest mafia taksówkarska, co nie? Ja już wyszedłem, mówię, że to wasz kolega, tego typu rzeczy. On się okazał normalny, jak się później okazało, no ale tak był strach, co nie? Takie historie, no niestety też się zdarzają, no ale jest później co opowiadać, więc... Mamy tutaj taki wspaniały pojazd dla siebie. Możesz pokazać, ile jest nas, nikt nam tutaj nie wejdzie, można powiedzieć private car, VIP. Pan kierowca jedzie bardzo szybko, co nas bardzo cieszy, ponieważ mamy do celu około 150 km. Zaraz powitamy niezwykłe nadmorskie miasto, czyli Batumi. Batumi o około 1 w nocy powinniśmy być, czasu lokalnego, może trochę wcześniej, ale jutro ma padać, więc co, dzisiaj
zobaczymy, jak wygląda wieczorkiem, dokładnie tak. Będzie zwiedzanie. Jak nastawienie, czy jesteś zmęczony po podróży samolotem? Nie, wyspałem się w samolocie, okay, godzinkę, półtorej wyspałem. Czyli jest energia, nie masz po czym odpoczywać. To jest 7 zł na 5 dni internet bez limitu. Na ten moment śmiga niesamowicie, ponieważ w innych państwach, w którym byłem, on dopiero zaczynał śmigać po godzinie, po dwóch. A teraz natychmiast się włączył. Ja tutaj myślę, że całej piątce też będę mógł hotspota udostępnić, więc tak naprawdę 5 dni, 7 zł na 5 telefonów mamy unlimited internet. Dosłownie za darmo, można powiedzieć. Dokładnie tak. Pierwszy postój, ponieważ oczywiście kierowca zaprowadził nas do lokalnego biznesu, z którego ma prowizję. Patrzcie, jaki interes. Ja Mateuszowi daję 5 i w zamian biorę sobie 20. Jestem 15 do przodu. Jemy gruzińskie rzeczy, tutaj ekipa mówiła, że dobre, u mnie jest coś ciężkiego, takiego w sumie coś najdroższego wziąłem z serem, no ale pozytywne ogólnie wrażenie. No, tak. Jestem nastawiony na to, że dosłownie za darmo również będzie jedzenie, powiedz mi, czy coś czytałeś już o gruzińskiej? Słyszałem, że podobno bardzo dobra jest, okay, chcę to spróbować, będziemy próbować. Kali i haczapuri. Ja słyszałem, że czacza to jest bardzo dobry gruziński alkohol, więc zobaczymy. Trzeba, tak. Ja po prostu dostałem takie polecenia, tak? I tutaj pozdrawiam wszystkich, którzy mi tą Gruzję polecili i niezwykle fajne smaczki. Czekamy, zobaczymy, co nam pokażą. Jedziemy. Od razu, etamala, za mało mówiło. Jesteśmy na 25 piętrze naszego hotelu. Pokażę wam, jak dzisiaj spędzimy noc. Oto łóżko na pewno za chwilę zagramy w kamień, papier, nożyce, więc obejrzycie. Dwójka, że tak powiem, przegranych tutaj spędzi dzisiejszą noc. Co zapiera mój dech w piersiach? To jest to. To jest, moi drodzy, widok. Widok na miasto Batumi. Jak tutaj przez Gruzinów, przez osoby z innych państw jest to miasto uznawane? Jest to uznawane jako taki gruziński Dubaj. Ja widzę, że miasto żyje, miasto się świeci. To jest coś, co lubię. Dzisiaj tutaj spędzamy tylko jedną noc, ponieważ już jutro jedziemy tak naprawdę do stolicy. Jeszcze nie wiemy, jaki środek transportu wybierzemy. Może też jakoś wylosujemy, więc obserwujcie. Ale chodźcie, zagramy w kamień, papier, nożyce, oto łóżko. Ja znam na kamień, papier, nożyce. A ja znam raz, dwa, trzy. No dobra, to raz, dwa, trzy może. Dobra, no to mów co i jak. Wow, dobra, ja już podziękuję. No teraz wy, bo macie jakby nikt jeszcze z was nie zdobył punktu. Ja mam teraz. Dwa. Nie, no, masz, ja mam jeden. Nie, no ty miałaś, no bo ty dałaś teraz kamień. No tak, on też dał kamień. I tak jakby teraz nie, gracie o drugi jakby punkt. Aha, okej. Dobra, to ktoś z was wygra, ja już podziękuję. Raz, dwa, trzy. Pokażę, gdzie będziesz spała, ja idę na tamto łóżko. Nie jesteśmy takimi youtuberami, żeby was rozśmieszać, ale uczymy się, jesteśmy początkujący. Batumi, czyli miasto kontrastów. Można tutaj dostrzec Zjednoczone Emiraty Arabskie, Francję, Maltę, dosłownie każdy budynek. Czy warto tu przyjechać? Myślę, że warto by tego doświadczyć. Posprawdzam, w którym roku powstawały te rzeczy. Bo sam jestem ciekaw, no bo tak samo lotnisko, no też nie wygląda na stare gruzińskie lotnisko, co nie, tylko mega nowe, mega zadbane, tak samo jak tutaj te rzeczy. Na pewno myślę, że jakbyśmy 20 lat temu tu przyjechali, no to pewnie te albo takie, wiesz, komunistyczne, co nie, rzeczy jak tam widzieliśmy, ale rozwija się, państwo na pewno się rozwija. Moi drodzy, no cyk, mamy tylko na 5 osób, ale widzicie, ile gości. Także dzisiaj u nas impreza. Dobrze, że Julia ma duże łóżko. Do kwarty, moi drodzy. Mamy co? Do siebie. Bawimy się, trzymajcie się, cześć. No i poszło. No nie, minutowa relacja. Jest, no dobra, to wrzuć. Tam możesz jakieś oznaczenie, opisy, co nie? Do każdego kafelka jakby opis.